Dzień dobry, witam serdecznie w DSJ-cie. Zrobiłem ankietę na karcie społeczność. Czy byście chcieli DSJ-ta na kanale? No, mamy 50 na 52 głosy na tak, 2 głosy na nie, ale i tak pewnie to się zmieni. Dzisiaj zaczynamy Puchar Świata. No i co się to będzie robić? Ja będę tutaj, mamy skoczku, będę grał z samymi Polakami. Będę po każdym konkursie, nie będę, bo żeby zmieniać składy w razie czego, to po prostu, zrobiłem dwa konkursy, to były w Wiśle na Igielicie, jak się nie mylę. Oczywiście teraz mam konkurs w Kulm, w Badmintendorf. Miejmy nadzieję, że do tego czasu, kiedy będą już takie skocznie typu no, Rukę mamy. Ale no, TTZ Neustadt, no nie mamy takiej skoczni w DSJ-cie. Jak przyjdzie do odcinek, to ja mam nadzieję, że od tego momentu już będę miał kupioną pełną wersję. Mam nadzieję, a jak będzie, to zobaczymy. No, 1-11 teraz jest. Zaczynamy dwa konkursy w Wiśle, dwa kwalifikacje, nie ma żadnych KO. Będę to po prostu po jeden głośnował i wszystko zsumował. Więc możemy już rozpocząć i skaczę z samymi Polakami bez oczywiście mojego skoczka. I robimy datę rozpoczęcia pucharu. Weźmy gdzieś taki, nie wiem, to był listopad, to było na Igielicie, bo inflacja jest i nie było śniegu. Kończy się, w sumie kończy się w listopadzie, bo w sumie czemu nie? Bo to i tak jest dwa konkursy na razie. Punktacja według pozycji. Rozpocznij Puchar Świata. Rozpocznę Wiśle. Jeżeli też chcecie taki piękny patch z logiem Ewinter Games, to zapraszam do linku w opisie. I najlepsze jest to, że mnie zapłacili za to, żebym tak powiedział. Najgorsze, ale może kiedyś. Rozpoczyna oczywiście Dominik Peter i prowadzi nie kto inny jak Halvor Ragnar Granerud. O 0,2 wyprzedza Roberta Johanssona. No ale skoczył krócej. Skoczył nawet krócej niż Dominik Peter, ale no, proszę punkty za styl, warunki. Pierwszym z Polaków, który będzie skakał, będzie Klemens Murańka. Jeśli chodzi o warunki, to są w miarę sprzyjające. Klemens Murańka nie leci słabego skoku. Myślę, że skacze gdzieś w okolicach 120 metrów. No, 124. A Peter Press na razie ostatni, czyli Klemens Murańka nie będzie w kwalifikacji do konkursu. I Aleksander zniszczał. To są dużo. Wszyscy dyskoczkowie mają potencjał, moim zdaniem. Ale czy będą wygrywać, też tego nie wiem. No, Aleksander zniszczał znacznie bliżej niż Klemens Murańka. Tym samym plasuje się o dwie pozycje od niego niżej. Tutaj prowadzi Halvor Ragnar Granerud. Będzie teraz skakał Kacper Juroszek. Już odbił się od belki, ale skok słaby. To było zbyt późne wybicie, 101 metrów. To jeszcze, to patrząc na skok Klemensa Murańki, nie było aż tak źle. Może jeszcze kwalifikacja być. Maciej Kot, no kiedyś był w formie, teraz niestety nie, chyba że coś się zmieniło. Klemensa Maciej Kot, dobre wyjście z progu. Maciej Kot leci daleko, daleko i to jest prowadzenie Polaka w tych kwalifikacjach. Wyprzedza Halvora Ragnara Graneruda, dalszy skok. Ale no, noty za styl, no wylądował pewnie na Graner na dwie nogi, a Kot na jedną, więc tym samym prowadzi i ma tym samym kwalifikację. Następnym będzie skakał Piotr Żyła. Piotr Żyła dobrze się wybił z progu, złapał to noszenie, ale za wcześnie lądował. No i mamy 10 miejsce Polaka. I nie wiadomo, czy się zakwalifikuje. Na razie pierwszy oczekujący Dominik Peter. Skoczył Fredrik Wilumstadt, słaby skok. Czekajcie, gdzie on jest? Fredrik Wilumstadt przed Aleksandrem Zniszczowym, czyli to jest raczej nie miał kwalifikacji. No, Tomasz Pilch, patrząc po nazwisku, no tak, to jest siostrzeniec Adama Małysza, ale skacze dużo lepiej niż Kacper Juroszek, ale pozycja w locie mówi sama za siebie i tylko go wyprzedza o 20,5.
Na razie jeden Polak się kolekował, Maciej Kot, ale wyprzedzony przez Markusa Jensen Gichlera 133,7 punkta, czyli 0,3 tylko. A za chwilę zakwalifikuje się Piotr Żyła, ale zobaczmy jeszcze stok Andrzeja Stękały, który najlepszy wynik największy wynik zdobył w Zakopanem, nie pamiętam kiedy, ale zdobył wtedy drugie miejsce. Andrzej Stękała. Dobra pozycja w locie, ale skok krótki. 16 miejsce i tym samym Piotr Żyła na razie wchodzi w drugiej serii. Mamy dwóch Polaków, drugi Maciej Kot, teraz kolego się Daniel Andretanda, a teraz Kamil Stoch. No, wiatr wieje z prawej strony. Kamil Stoch dobrze wyszedł z progu i Kamil Stoch! Dobry skok! I to jest trzecie miejsce, czyli nie wyprzedza Macieja Kota, mamy już trzech Polaków w konkursie. Paweł Wąsek. Paweł Wąsek, na razie najlepszy z tych zawodników młodszych trochę z kadry B, ale pośpieszyłem się z tym stwierdzeniem. Nawet gorzej od Kacpra Juroszka. Nie, od Spircha. I zostanie nam jeszcze paru Polaków. Obecnie prowadzi Daniel Wasiliew w Kazach 130 metrów. Warunki się mogą uspokoić. Drugi Kevin Malcew, trzeci dalej Markus Eisenbichler. Eisenbichler, nie wiem jak to się czyta. Eisenbichler, Maciej Kot, Kamil Stoch na czwartym, piątym miejscu. Jakub Wolny, no był w formie 3 sezony temu około, ale dobrze teraz wyszedł z progu. Tylko ta pozycja w locie taka niespokojna. I to może być kwalifikacja, to jest 124 metry, bardzo dobry skok. A, czyli już mamy Murańkę już wszedł. I zniszczą też ma szansę. No i jak mówiłem, zniszczą się zakwalifikował. Kolejny z Polaków, Jan Habdas. Ma duży potencjał, żeby w kadrze osiągnąć dużo. Dzisiaj to nie jest jego dzień. Jeżeli chodzi o pierwszy konkurs, to będzie już skreślony. 53 miejsce, nie jest najgorszym z Polaków, ale też styl pozostawia wiele do życzenia, w jakim tutaj skoczył. Na razie mamy zakwalifikowanych raz, dwa, trzy, czterech, pięciu, sześciu Polaków. I Filip Aschenwald skoczył teraz. Stefan Hula, bardzo doświadczony zawodnik. On rozpoczynał swoje skoki jeszcze do czasów Małysza, a do kadry, a wszedł pod koniec kariery Małysza. No i tutaj przyzwoity skok. No, bardzo doświadczony zawodnik, więc kwalifikacje ma. I Dawid Kubacki wygrał letnie Grand Prix w tym sezonie. On z reguły wygrywał letnie Grand Prix. Dobrze leci Dawid Kubacki. No niestety, no troszeczkę spóźnił ten skok, ale kwalifikacja będzie i tak się prezentuje. Aha. Zakwalifikowane 50. Miejsca tutaj od 1 do 25. Prowadzi Daniel Wasiliew. Drugi Kevin Malcew. Trzeci egzekwo Markus Eisenbichler z Witalijem Kaliniczenko. Taka sama nota. Piąte miejsce Maciej Kot. Szóste Kamil Stoch. Tutaj Halvor Eknergalut 8 i Rui Kobayashi 9. Jeśli chodzi o innych Polaków, to Piotr Żyła zaraz za Wilho Palosarim, 17 miejsce, 18 miejsce egzekwo z Timiem Zajcem, Dawid Kubacki, 26 miejsce Andrzej Stękała, 29 Jakub Wolny, 31 Stefan Hula, 32 Klemens Murańka, 42 Aleksander Zniszczą. A niezakwalifikowani Polacy to 56 miejsce Tomasza Pircha, 59 Jana Habdasa, 61 Pawła Wąska i 64 Kacpra Juroszka. Peter Press jest dużym zaskoczeniem, że się zakwalifikował. No i Andreas Wellinger, przecież medalista olimpijski. No i Arti Aigro też, bo potencjał ma. I lecimy z konkursem. Rozpoczynamy konkurs w Wiśle, pierwszy konkurs. Karl Wegener grał 132 metry, czyli dużą poprzeczkę założył teraz Klemensowi Murańce. Warunki też nie sprzyjają, bo wieją z prawej strony skoczni. Ważne jest, żeby wejść do drugiej serii, a Klemens Murańka nie wiem, czy nie skoczył lepiej niż kwalifikacja, a jednak gorzej, czyli jest przedostatni. No ale no może nie mieć kwalifikacji, bo tu trzeba skoczyć może 130, patrzę, no warunki nie są sprzyjające, może aż tak dużo nie trzeba. Olek zniszczą. Zachwiało go tam, no ty będą 18, 19, ale tyle samo co Klemens Murańka.
No trochę mniej skoczył, dlatego jest niżej. No i na razie nie mamy Polaków zakwalifikowanych. Może to się zmieni po skoku Maćka Kota. Maciej Kot. Oj, oj. To zachwianie w tym locie, ale poleciał, poszybował! No, bo trochę tam na początkowej fazie lotu myślałem, że ten skok będzie już spóźniony. Ale Maciek odleci na 130 miejsce, 130 metry, no i jest trzeci w tabeli konkursu. Następny już z Polaków, Piotr Żyła. No miejmy nadzieję, że wszyscy się zakwalifikują, ale zniszczą i Murańka mają nikłe szanse. Piotr Żyła, ale dobre wybicie. Ale ten skok około 130 metrów, 9. Kwalifikacja może będzie Maciek Kot, jest dalej trzeci, a prowadzi Lovro Kos. Zobaczmy teraz skok Andrzeja Stękały. Tam lot zachwiany. No i skacze 125 metrów. Skok przeciętny. A teraz no, najlepszy skoczek Polski wszechczasów. Może jedynie rywalizować tutaj z Małyszem. No z Małyszem, no. Ale Kamil Stok dzisiaj. No to jeszcze znowu przeciętny skok. 11 miejsce. Trzech Polaków obok siebie. Najlepszy Polaków Maciej Kot. I nie wychodzi na razie z dziesiątki, pomimo tego, że skoczyło już 39 skoczków, a Maciej Kot skakał jako 18. Jakub Wolny, to jest kolejny skoczek dzisiejszego konkursu. W kwalifikacjach również skoczył przeciętnie, a dzisiaj miejmy nadzieję, że skoczy jak najdalej tutaj. Doskoczył może do rozmiaru skoczni. I liczę na to, że kwalifikacja, no, na spokojnie będzie. Murańka i zniszczą, to nie zakwalifikują, bo zostało już tylko 4 skoczków do końca. Stefan Hula oraz Dawid Kubacki, jeśli chodzi o Polaków. Tutaj jeszcze chyba Daniel Kaczyna i Mohamed Irfan Cintimer, jak dobrze to przeczytałem. Teraz Stefan Hula. No też przeciętny skok, to nie jest jakiś wybitny. Stefan Hula na miejscu 23. Christopher Sandal to był. I nasz lider. Lider, no, Dawid Kubacki. I Dawid Kubacki, no dobry skok, ale no warunki były dość dobre. Jak widzimy teraz na tabeli, to Lovro Kos skoczył 132 metry, więc takie 128 Dawida Kubackiego. To jest jeszcze no za mało, żeby tutaj coś tutaj osiągnąć. Jeśli chodzi o miejsce od 1 do 25, prowadzi Lovro Kos, drugie miejsce Herd, trzecie Stefan Granerut, czwarty na piątym miejscu z Polaków Maciej Kot, na 9 Kubacki, na 12 Jakub Wolny, 21 Stok, 23 Andrzej Stękała i niezakwalifikowani to 36 Murańka. Chwila. Nie zakończę, 36 Murańka i 37 Aleksander zniszczał. Zaczynamy drugą serię. Rozpoczynać będzie Daniel Wasiliew, który przecież wygrał kwalifikację, więc to jest dużym zaskoczeniem. No trochę się odbija od dna. Warunki się zmieniły. Bardziej też z prawej strony skoczni, ale tutaj już bardziej w plecy. Ale dobrze się wybił Stefan Hula i to jest dobry skok, patrząc na warunki. No drugie miejsce, Exequo z Keiichi Misato. Ta sama nota i się dalej utrzymuje. Andrzej Stękała, no miejmy nadzieję, że jakiś Polak wreszcie wygra. Andrzej Stękała. Oj, te warunki troszeczkę tutaj nie mógł sobie poradzić, ale skorygował ten lot i skok dosyć w porządku, jak na takie warunki. No przecież strzałka wskazuje, że wiatr leci z prawej strony skoczni. Czekajcie, z lewej od strony skoczka jakby. No z perspektywy skoczka to jest z lewej. Piotr Żyła, 22 po pierwszej serii. I Piotr Żyła mógł dalej skoczyć, ale się zdecydował szybciej lądować. Czwarte miejsce, czyli za Stefanem Hulą i Keiichim Satą. Za to teraz Kamil Stoch. No i Kamil Stoch słabo w tej pierwszej serii. I teraz też. On spadnie o 8 pozycji. No chyba, że ktoś zepsuje swój skok. No, parę osób zepsuło. Prowadzi Christopher Eriksen Sandal. Dalej Kuba Wolny musi skoczyć. O trochę wiatr z boku skoczni, ale bardziej pod narty, więc można tutaj coś wyciągnąć.
ale za późno się wybił. No i dalej prowadzi ten Sandal. No i Kubacki nie jest prepozorem najlepszym skoczkiem polskim z tego konkursu. Najlepszy skok oddał Maciej Kot, a Dawid Kubacki przeciągnął to. Przeciągnął to, ale... O, tak jak myślałem. I teraz Maciej Kot. Pięciu skoczków pozostało do... Wiatr wieje z boku skoczni, ale... Ale też bardziej w plecy. I Maciej Kot tutaj mi się wydaje... Aha, czyli nie będziemy mieli Polaka na podium. Czyli... Ależ blisko było. Blisko było, proszę Państwa. No Maciej Kot czwarty. Wygrał to Stefan Kraft, Christopher Eriksen Sandal. Drugi, trzeci Karl Geiger. Czwarte miejsce zdobył tutaj Maciej Kot. No i jeden punkt tylko Kuba Pol. 25 miejsc. Czwarte Maciej Kot, ósme Dawid Kubacki, 12 Stefan Hula, 15 Piotr Żyła, 23 Andrzej Stękała, 24 Kamil Stoch, no a 30 niestety Jakub Wolny. Tak się prezentuje klasyfikacja po konkursach. Maciej Kot blisko podium, ale niestety mu się nie udało. Dawid Kubacki awansował, widział jedną pozycję w konkursie, więc mieliśmy tutaj zamiast 9, 8 miejsce, pomimo tego, że skok no słaby trochę. No i tutaj mamy resztę Polaków. Tutaj pierwsze 25 miejsc. Następne 25 miejsc i miejsce 31 zajmują następujący skoczkowie. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten konkurs. I myślę, że takim akcentem możemy również zakończyć ten film. Jeżeli Wam się spodobał, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Możecie zostawić łapkę w górę i na pewno zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia czerwonego. Aha, czyli zachęcam Was do kliknięcia białego guzika subskrybuj, żeby stał się szary. Bez tutaj, bez podtekstów, on jest szary. No i oczywiście komentarz. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i cześć. Kamil Stoch. Czeka nas daleki los.